Imprezy w biurze Johansona. Urzędnicy siadali sobie na kolanach walające się butelki, urzędnicy siadający sobie na kolanach. Tak imprezowano na Downing Street. Po kilkadziesiąt stłoczonych osób, alkoholujący się strumieniami, łamanie wprowadzonych przez siebie przepisów covidowych, wyszydzanie osób zwracających na to uwagę. W dniu publikacji raportu Sugrey o imprezach w rządzie Borisa Johansona w czasie noc dawno brytyjska prasa rozwodzi się o szczegółach tego, co działo się za murami Downing Street. Przypomnijmy, że na środę zaplanowano publikację raportu Sugrey urzędniczki służby cywilnej, która prowadziła wewnętrzne rządowe dochodzenie w tej sprawie. Z 37-stronicowym dokumentem zapoznał się już premier Boris Johansson. W programie BBC Panorama, który wyemitowany został we wtorek wieczorem, troje informatorów opowiedziało o imprezach w siedzibie premiera. Przyjęcia WTF-imprezy, nazywane Time Freeday, w skrócie WTF, co jest nawiązaniem do innego, niezbyt parlamentarnego akronimu, zaczynały się co tydzień w piątki o godzina. 16. Postrzegaliśmy to jako naszą własną bańkę. Wszystko odbywało się normalnie. Nie było dystansu społecznego. Nie nosiliśmy maseczek na twarzach. To nie było tak, jak w świecie zewnętrznym, mówi jeden z rozmówców BBC, opisując imprezy odbywające się w trakcie surowych restrykcji epidemicznych. Informatorzy opowiadają o imprezach, podczas których w pomieszczeniach tłoczyły się dziesiątki osób, niektórzy siedzieli na kolanach innych, a przyjęcia trwały do tak późna, że zdarzało się. Iż niektórzy zostawali na Downing Street przez całą noc. Ujawniają też, że czasem, przychodząc do pracy, zastawali butelki leżące w różnych częściach budynku, przepełnione kosze na śmieci, a nawet resztki pozostawione na stołach. Pytania o rzetelność policji przeprowadzone przez BBC rozmowy oraz ujawnione w poniedziałek wieczorem przez stację ITV zdjęcia Borisa Johansona z kieliszkiem w ręku podczas imprezy pożegnalnej dyrektora do Spraw. Komunikacji liceu nastawiają pytania o rzetelność policyjnego śledztwa w tej sprawie. Policja poinformowała, że wystawiła 126 mandatów dla 83 osób, ale Johansson został ukarany tylko raz. Jeden z rozmówców BBC, opowiadając o imprezie, z której pochodzą zdjęcia, mówi, że Johansson wziął udział w spotkaniu. W pokoju było około 30 osób, jeśli nie więcej. Wszyscy stali obok siebie, niektórzy, jedna lub dwie osoby, siedzieli sobie na kolanach, relacjonuje. Impreza przed pogrzebem księcia Filipa i wyszydzany ochroniarz opisując inną imprezę, która odbyła się w przeddzień pogrzebu księcia Filipa 16 kwietnia 2021 rok. Źródła ujawniają, że stała się ona tak głośna, iż ochroniarze w budynku ukazali im go opuścić. Wszyscy wzięli napoje. Jedzenie i poszli do ogrodu. Siedzieliśmy wokół stołu i piliśmy. Ludzie zostawali tam na noc, opisują. Niektórzy pracownicy Downing Street byli zaniepokojeni tym, co się działo i próbowali to powstrzymywać, ale byli wyśmiewani przez pozostałych. Ludzie się z niego nabijali, bo był tak przejęty tym, że ta impreza się odbywa, a nie powinna, mówią o jednym z ochroniarzy. Plan Johansona. Jak podaje Daily Mail, Boris Johnson przygotował strategię na ocalenie swojego stanowiska po publikacji raportu Sugrey. Johnson planuje masochistyczne turnę, w trakcie którego przyzna się do błędów i będzie przepraszał opinię publiczną, parlamentarzystów oraz wpływowych działaczy partii konserwatywnej. Problem w tym, że Boris Johnson zeznał przed Komisją Parlamentu, iż żadnych imprez w trakcie dawno na Downing Street nie było wprost zaprzeczył, by takie przyjęcie odbyło się 13 listopada 2020 roku. Tymczasem ITV pokazała zdjęcie brytyjskiego premiera właśnie z tego dnia.